Dziś w całym Kościołem Powszechnym obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To początek historii zbawienia, gdzie Bóg przygotowuje miejsce dla swojego Syna, którego Maryja wydaje na ten świat. Pragniemy, wpatrując się w niepokalaną Matkę, również iść drogą świętości codziennego życia. W tę uroczystość wpisuje się każdego roku dzień, w którym kolejne pokolenia kleryków przyjmują strój duchowny, znak swojego oddania, przynależności do Jezusa Chrystusa. W ten sposób, postępując coraz bliżej Dnia Święceń Kapłańskich, odkrywają i dziękują Bogu za dar swojego powołania. Pragnę serdecznie i gorąco powitać w tę naszą dzisiejszą uroczystość Kościoła Powszechnego, ale również w życiu naszego seminarium Jego Ekscelencji księdza biskupa Leona. Również witam serdecznie wszystkich zgromadzonych kapłanów w sposób szczególny, księży proboszczów, naszych dzisiejszych kleryków, którzy mają otrzymać sutannę. Pragnę również powitać przede wszystkim czcigodnych rodziców, którzy razem ze swoimi synami pragną dziękować Panu Bogu za dar ich powołania, a dzisiaj za dar tego stroju duchownego. Witam serdecznie siostry zakonne, wszystkich bliskich, naszych kandydatów, jak i również całą wspólnotę seminaryjną i wszystkich naszych pracowników. A księdza biskupa proszę o przewodniczenie naszej wspólnej modlitwie, w której w sposób szczególny polecamy Mariana i Romana. W intencji kleryków, w intencji dzielnych księży rektorów, w intencji profesorów, wychowawców, proboszczów, którzy dzisiaj tak jeśli tu przybyli. Ja właściwie od początku października i tak publicznie nie odprawiałem, zachorowałem na COVID i o chorobie nie mogłem jakoś tak przyjść do siebie, ale dzisiaj dzięki Bogu nie kaszlę. No i już mogę znowu tu stanąć przy ołtarzu wszystkim, którzy za mnie się modlili, serdecznie pozdrawiać. Bardzo się cieszę, że taka wspaniała uroczystość. Ja myślałem, że to będzie taka uroczystość w tym małym zgromadzeniu, w seminarium, ale na taką wielką uroczystość nie byłem przygotowany. Także módlcie się, żebym to godnie sprawował te dzisiaj, te cenowne. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą ofiarę. Też nie tak łatwo dzisiaj
уже спорно. И пали найбагатейшие часы с Божьим детям непокоренного начатия. Найсвящие паны. И то есть наш Батьки, струн и наша дорога, по которой мамы ищи с Марией, и с ей таймница, непокоренная почетче, то шечус, несамолита таймница, которую треба отгаднуть. Отгаднуть с таймницей. Аж докладно треба над ньом глухо мислити, розмислити, медитувати, застанавливатися. От таємниці Марії, найбільша таємниця. Навіть Боже народження не є таку велику таємницю, як непокаране почуття. Бо непокаране почуття є невідчайне. Ні? Я дещо його без віри достріти. О Пану Єзусі віримо, що в 15-му року Тиберіуша в Бетлеї ми можемо зазначити, що було місце, був Ром, був Цезар. А вони покарали початку, що можемо повідати? Де? Особа його є, особа Марія, що вона Jest niepokalany poczęta. Kto to może zgadnąć? To jest odgadnąć tę tajemnicę Marii. I ona właśnie prowadzi nas do drogi zrozumienia i uczucia. Uczucia. Spróbujcie służyć Panu Bogu z wielkim poznaniem, ale bez uczucia miłości. Nie da się. Nie da się Panu Bogu służyć bez miłości. Nie da się być komputerem. Człowiek nie może być komputerem. Nie może się robić tylko, powiedzmy, uśmiechniętą miną. Ale bez uczucia w głębi serca. Księdzem się nie da się tak być. Ksiądz to jest człowiek, który odgaduje tajemnicy Marii tak według mojego zdania, który odgaduje tajemnicy Marii, patrzy uważnie na każdego człowieka i przenika w serce tego człowieka, do każdego poszczególnego człowieka. Nie da się tak wszystkich ludzi zrównać, że musi być jednakowo. To się nie da tego zrobić. Ksiądz jest dla poszczególnego człowieka. Święty Paweł mówi, ja stałem się wszystkim dla wszystkich. Nie ma dla mnie Greka, nie ma Żyda. Ja stałem się wszystkim dla wszystkich. I to jest to, co robi Maria na weselu Kani Galilejskiej. Synu nie mają wina. A nikt tego nie zauważył. A przecież dobrze życie rodziny, przeżycie tej młodej, tego młodego. Nikt nie zauważył przeżycia. Podnoszą kielichy za zdrowie, za pomyślność. Ale przeżycie nikt nie zauważył. Maria zauważyła. Maria ma właśnie ta przenikliwość do
Maria chce zbawić każdą duszę, każdą duszę. Moc Marii jest dla nas też niepojęta i trzeba ją odgadnąć. Mówią, że Maria jest nowo Ewa, ale jest więcej niż Ewa, bo u Ewy Bóg nie pytał się, czy może przyjść na tę ziemię, ale Bóg pyta się u Marii. Marii pyta się, czy ona godzi się stać się matką Syna Bożego. I Maria mówi, daje zgodę. Bóg pyta się u Marii, czy on może stać, przyjść na tę ziemię. To jest nie do pojęcia w naszej głowie, ale na tym trzeba medytować. A powiedziane tak, oto ja służbnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twojego. Powiedziane tak, tak, to trzeba zrozumieć, o co tu chodzi w tak. A jeśli Maria mówi tak, że ona przyjmuje, że stanie się matką Syna Bożego, to ona przyjmuje i jego mękę na krzyżu. W jednym momencie, jeśli byliście w katedrze ormiańskiej, tam jest obraz zwiastowania Matki Bożej. I tam widać, kiedy anioł zwiastuje Marii, na prawej ścianie, jak wejdziecie do katedry ormiańskiej. Anioł zwiastuje Marii, a ona w tym momencie widzi całą mękę Chrystusa. I teraz powiedzcie jej tak, śmierć swojego Syna. Czy to jest dla nas pojęte? Dobrze powiedzieć, może jakaś bohaterska matka powie, tak, godzę się na śmierć swojego Syna. Ale godzić się na śmierć Boga. Jak można się zgodzić na śmierć Boga dla zbawienia człowieka? I to jest dla mnie przerażająca rzeczywistość. Jakże Maria to wszystko przyjęła i nigdy nie odmówiła się od tego słowa. Nigdy się nie odmówiła. Piotr, pierwszy apostoł, kiedy usłyszał o krzyżu Chrystusa, mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Piotr mówi, nie przyjdzie. A Maria mówi, przyjdzie to na Ciebie. Zaczynaj dzieło zbawienia. Maria mówi Jezusowi, on mówi, czy to moja, czy Twoja sprawa? A ona mówi, zaczynaj. Wejdź na krzyż. To jest ta tajemnica Marii. Maria daje nam radość służenia Bogu. Radość piękna. Radość, kiedy człowiek się wznosi do Boga. A przecież bez poczucia piękna, bez radości, bez śpiewu, bez miłości Maryi, jak można poznać Boga, jak można mówić Bogu służyć? Jest powiedzenie per Maria ad Jezus, zdaje się tak. Kto zna to, że Marcinie, księżny profesorze, jak per Jezus ad Maria, tak? Per Jezus ad Maria, właśnie. Nie, per Maria ad Jezus. Przez Marię do Jezusa, to po łacinie, tak? Kiedyś lepiej znałem łacinę teraz. Przez Marię to jest
non si c'è pietro, gli si chiama scuola, poi piace il trapezzato di pietro, scuola il seba, ma io è to, ti, tu la ci provaci da te scuola, Gesù ci libera e vtedy provaci do Boga Ojca. Nie ma drogi od razu do Boga Ojca. Trzeba iść przez Marię, przez ja mam wielkie doświadczenie dzięki Bogu z tym, że w ciężkich wydarzeniach mojego życia Maria mnie uratowała. Wydarzenia, które mnie kosztowały życia. I Maria mnie uratowała. Ja stałem właściwie parę kroków od utraty życia. Była taka sytuacja w wojsku. I mnie wezwał mi kapelan. Dwa kroki do przodu. I ja zostałem się żyć. Pozostali. A w tym czasie modliłem się do Matki Bożej modlitwy. Ofiarowanie się Matce Bożej. Zawsze do modlitwy się modlę. Potem już tych kolegów nie zobaczyłem. Oni zostali tam, a ja dałem dwa kroki do przodu. W drugim szeregu stanu. Niech on będzie pośród ludu Bożego znakiem.
i świadectwami szczególnej służby, dopełnienia których zostałeś powołany w Kościele. Amen. Thank you.
таке не робили таку помилку, яку я робив у дитинстві. Я сідав на велосипед і хотів на ньому, щоб він тримався. Я їхати не боявся. Кажу, поки я не навчусь, щоб він мене тримав, тоді я буду їздити. Ну, а мій старший брат, ти туди? Ти каже, треба їхати. Я кажу, як я їду, я не можу стояти на ньому, я буду їхати. Треба їхати, тоді будеш триматися на велосипеді. Немає ступня досконалості, що я хочу сказати. Нема. Якщо ти не йдеш до вперед в своїй своєму життю на плацку, то ти падаєш. Ти думаєш, я вже осягнув, я вже на такому стопті, що я не впаду. І одразу не падаєш. Ти мусиш постійно лізти по трапині до мене. Ми були в Румунії. Без цього веку.
Цініть свою сутану, цініть великий дар.